Zaczęło tak, no na pewno nie jest tak w cudzysłowie ekskluzywny jak Ostróg. Jest daleko bardziej prymitywny, nie ma wody, jest problem z kanalizacją. Jest to bardziej taka noclegownia dla żołnierzy niż obiekt przygotowany do dłuższego pobytu. Widzą Państwo międzywojenne zdjęcia, na których zobaczymy, jak wyglądał ten obiekt od strony dziedzińca, ale również kazamat mieszkalnych. Proste, surowe pomieszczenia, w których można było przebywać, ale pytanie, w jakim komforcie. No i też podsumowanie. Proszę zobaczyć, zwykle o Hohensteinie wspominamy, że był on zajęty przez polskich oficerów od końca kwietnia. Już teraz możemy bardzo precyzyjnie określić od 27 kwietnia, proszę Państwa. Wiemy, że przybywa ta grupa, najsłynniejsza grupa, około 20 jeńców, z której to dwudziestki, 10 zbiegnie, o czym będziemy jeszcze wspominać. Proszę zobaczyć, przybywają 27 kwietnia, a zbiegną 5 maja. Jak to podkreślano, ze specjalnie strzeżonego, specjalnego obozu na Spitsbergu, taka była, powiedzmy, narracja do niedawna, przeniesiono szczególnie niebezpiecznych jeńców na Hohensteina, z którego to jeszcze bardziej strzeżonego Hohensteina po tygodniu ucieka 10 jeńców. Połowa tam przetrzymywała. No proszę zobaczyć, jaka narracja, jaki to jest temat na opowieść, na eksploatowanie tego w mediach. Po ucieczce ci, którzy są schwytani, nie trafiają na Hohenstein, przybywają na Hohenstein inni jeńcy. To zawsze jest około 20-30, aż do 1 listopada 1940, kiedy zostaną oni sprowadzeni na dół i wywiezieni ze Srebrnej Góry. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo to dostrzegają, ale tam jest napisane od stycznia do kwietnia i znak zapytania. Wiemy już, że oflag ten w dokumentacji niemieckiej, obóz, ten lager, był traktowany jako istniejący od samego początku, czyli od stycznia, od lutego, trudno mi to w tej chwili określić. Ale wiemy jedno, że przynajmniej od marca w tym lagrze siedzi około 20-30 Polaków. To nie jest tak, że on powstaje dopiero w kwietniu na potrzeby tych, którzy zostali oddelegowani ze Spitsberga. On istnieje wcześniej. Mamy listy przewozowe oficerów, niepełne na Srebrnej Góry, ale mamy. Listy przewozowe jeńców, to znaczy ci, którzy przyjeżdżają i ci, którzy wyjeżdżają ze Srebrnej Góry. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że mamy nazwiska, które nie pojawiły się na Ostrogu. Przypomnę, na Ostrogu praktycznie mamy pełną ewidencję, każde nazwisko z datą, kiedy przybywa. Mamy sporą grupę oficerów, którzy nie trafią na Spitsberg. Nie ma ich nazwisk. Oni są nieznani tym, którzy przybywają w Spitsbergu. Żeby było ciekawie, to nie są oficerowie Wojska Polskiego. To są oficerowie policji, to są oficerowie żandarmerii. I tutaj powolutku, proszę Państwa, gdzieś tam zbieramy te puzzle, tak? Tworzymy z nich obraz. Wiemy z jednej z relacji żołnierzy, dokładnie z grupy tzw. ordynansów, czyli grupy obsługujących oficerów polskich, że przed polskimi jeńcami rzeczywiście na Hohensteinie siedzieli oficerowie żandarmerii i policji. Pytanie, kto był jeszcze przed nimi, o ile ktoś był. To są pytania, na które ciągle szukamy odpowiedzi. Proszę Państwa, to jest znakomita w ogóle rzecz do zrobienia. Próba odtworzenia ruchu jeńców w oflagu 8B. To nie jest tak, że oni są przywożeni i później nagle wywożeni. Ten ruch jest ciągły. Jedni są wywożeni, drudzy są przywożeni. Zwykle po kilku dziennie, to nie są wielkie grupy, zawsze eskortowane do twierdzy przez silny oddział Straży Niemieckiej. Skoro jesteśmy już przy listach przewozowych, bo tak można by je w skrócie nazwać, to trzeba powiedzieć, że jakkolwiek pierwsi jeńcy oflagu 8B przyjechali dopiero 15 stycznia, to już w grudniu trafia do Srebrnej Góry człowiek, który dość później sporo pisał o flagu 8B, pan Chlebowicz.
drugiego dnia świąt bożonarodzeniowych został przetransportowany do Srebrnej Góry. Trafił do Srebrnej Góry i natychmiast go odesłali, bo jeszcze obóz nie był gotowy. Proszę Państwa, nie wiemy dokładnie, jak wyglądało przygotowywanie obozu. No i Fabryk, chyba najmniej znany obóz o flagu 8B. Wiemy, że w grudniu, 15 grudnia 1940, przywieziono tutaj grupę około 220 tak zwanych rekonwalescentów polskich żołnierzy rannych we wrześniu 1939 roku. I zostali oni umieszczeni w zabudowaniach fabrycznych. Na początku w dosyć trudnych warunkach, spali na betonowej podłodze. Proszę Państwa, nie wiemy, gdzie to było. To jest rejon, czy też zabudowania do niedawna funkcjonującej fabryki z Połem, obecnie Kordas. A więc gdzieś tam ten obóz był zlokalizowany. Ale podkreślam, już wcześniej tam ktoś był. Z dokumentacji niemieckiej wynika, że obóz funkcjonuje od kwietnia. No i proszę Państwa, co się dzieje w fabryce od kwietnia do grudnia? Tego tak naprawdę nie wiem. Ale pojawiają się bardzo ważne przesłanki, żeby sądzić, że ten obóz był od kwietnia rzeczywiście zaludniony. Tyle, że nie przez oficerów, a przez polskich szeregowców, którzy obsługiwali oficerów, czyli przez ordynacjów. Dotychczas podejrzewano, że grupa szeregowców, proszę Państwa, ich ponoć w kwietniu przybywa do Srebrnej Góry 120. Ich trzeba było gdzieś umieścić. Nie trafili na Ostróg, nie trafili na Hohenstein, czyli gdzie trafili? Uważano, że trafili na Dążon, no, po środku, tak? W sumie ktoś, kto zna twierdzę, tak sobie może wykoncypować, że no, Dążon jeszcze był pusty. Moje podejrzenie idzie w tą stronę, że oni w kwietniu, zgodnie z dokumentacją niemiecką, poszli do fabryk. Tyle, że ich relacji nie mamy. Nie zachował się żaden ślad tej grupy żołnierzy. Proszę zobaczyć, jeżeli by pójść tym tropem, w kwietniu 120 żołnierzy, więc nie oficerów, nikt o nich nie słyszał, większość piszących o flagu była związana ze Spitsbergiem, kontakt między lagrami był dosyć ograniczony. Ci żołnierze później zostaną rozdysponowani i w to miejsce przybywają w grudniu żołnierze. Jest ich około 220. Pamiętamy kartę obozową, co jest napisane. Napisane jest, że obóz został właśnie w grudniu powiększony. Czyli w sumie powiększony. Wcześniej mamy około 120, a później około 220. To jest mniej więcej to, o czym mówiłem. Od kwietnia do grudnia mamy wątpliwości, co się działo. Później mamy grupę tak zwanych rekonwalescentów. Ponieważ było ich dużo, od razu praktycznie w grudniu najbardziej zdrowi, czy też niebezpieczni zdaniem Niemców zostaną wybrani, to jest około 40 polskich oficerów i trafiają na Spitsberg, który był opróżniony już 1 listopada. Proszę Państwa, to ciągłe przenoszenie myślę, że też jest dosyć ciekawym zagadnieniem. Zachowała się dokumentacja zbiorcza Czerwonego Krzyża, która pozwala nam określić, jaka była pojemność tego, może inaczej, słowo pojemność to jest złe słowo. Ile było polskich jeńców w Srebrnej Górze? Proszę zobaczyć, 10 września mamy 139 oficerów i już tylko 29 ordynacji. Dla tego okresu klasycznego o flagu 8B praktycznie nie mamy danych. Później mamy dość stabilną sytuację i kolejne liczby dotyczą już tego okresu po opróżnieniu Spitsbergu i Hohensteina, po sprowadzeniu rekonwalescentów i delikatnie, ale jednak ta liczba ciągle maleje. Pamiętajmy o tym, że jeńcy są ciągle przywożeni i wywożeni. Zwracam uwagę na jeszcze jeden fakt. W dokumentacji Czerwonego Krzyża mamy informację na 1 lipca obóz opróżniony. Dla 1 września obóz opróżniony. Co to znaczy? Tak naprawdę istnieje dalej, tylko nie ma jeńców. Potwierdzeniem tego niech będzie dostarczona ostatnio przez przyjaciół srebrnogórskich z Niemiec
notatka, potwierdzenie, że dana osoba była kucharką w oflagu 8B w Srebrnej Górze. Pytanie od kiedy? Od grudnia 1939 do września 1941. Proszę zobaczyć, wszystko powoli się zaczyna łączyć i wiązać. Wychodzę z założenia, że skoro obóz był specjalnego przeznaczenia, skoro był szczególnie mocno pilnowany, to miał szczególnie mocną i odpowiedzialną załogę. Proszę Państwa, okazuje się, że nie. Już o załodze, czyli zapasowym batalionie z Jawora Państwu wspomniałem. No pozostaje jeszcze ślad, że na pewno dowództwo, komendantura była szczególnie przygotowana do traktowania takich jeńców. Otóż właściwie możemy już odtworzyć pełną listę oficerów, którzy byli komendantami twierdzy, przepraszam, oflagu 8B. Na początek podpułkownik Bolt. Komendantem był krótko, bo prawdopodobnie od grudnia, a na pewno do 21 stycznia 1940, więc dla pierwszych polskich oficerów przywiezionych do Srebrnej Góry to była postać no, troszeczkę tajemnicza, dowodząca w tym miejscu kilka dni. Co pisze o nim Jerzy Gierych? Grzeczny, szorstką, staroświecką grzecznością pruskiego wyższego oficera starej daty. Niezwykle troskliwy. Proszę Państwa, to jest jedyna relacja polska o tym oficerze. Pamiętajmy, że bardzo krótko Polacy mieli z nim styczność. Najsłynniejszy, proszę Państwa. Słynny Cerbony. Zwany Kuternogą. Proszę Państwa, możemy dość dużo już powiedzieć o tym oficerze. Zacznijmy od tego, że wiemy, że w momencie, kiedy został komendantem oflagu 8B, miał 60 lat. Dalej, wiemy, że to przezwisko Kuternoga, utykał na jedną nogę, nie brało się z niczego. Miał jedną nogę krótszą o 6 cm. Skąd taka różnica w długości nogi? Otóż jest to oficer, który walczył podczas I wojny światowej, został ranny, dostał się do niewoli francuskiej i dopiero do kraju wrócił po wojnie. I cóż robił wtedy, proszę Państwa? Nie został już przyjęty do armii pruskiej, został urzędnikiem związanym z loterią państwową i tak pracował sobie do 40 roku i w styczniu wezwali go do służby. Ale przeczytajmy, co o nim wspominają polscy oficerowie. Był wyjątkowym sadystą, szczerze nienawidził Polaków i twierdził, że wszyscy tu zginiemy. Komendant obozu Cerboni był wyjątkowo wrogo nastawiony do jeńców. No i chyba najobszerniejsza opinia. Dość dziwna. Zapewne osobiście przyzwoity, w sumieniu swoim uczciwie spełniający swoje obowiązki, rygorysta i pedant, należał on do tej kategorii przełożonych, którzy umieją właśnie tą swoją rygorystyczną surowością wymagań do żywego podwładnym uprzykrzyć życie. W dodatku to był gardzący Polakami Prusak. Wciąż nam prawił tyrady o polskich zbrodniach wojennych i święcie wierzył w to, co mówił. Uważał, że każdy Polak to urodzony bandyta i zbrodniarz. Proszę Państwa, praktycznie w każdej relacji polskiego oficera Cerboni jest przedstawiony negatywnie. No załóżmy, że jest to oficer, który rzeczywiście nienawidzi Polaków. No i przyjmijmy, że to jest oficer starej daty, który traktuje swoją rangę dosyć butnie i traktuje w ogóle innych dość surowo. Jeżeli dodamy do tego, że był rzeczywiście chory, że to nie tylko tak, że miał krótszą nogę, ale się cały czas leczył, zapewne to wszystko składa nam się na obraz człowieka dość nieprzyjemnego. Pytanie, czy celowo? No już pozostawiam Państwu. Trzeci komendant, pułkownik, awansowany w Srebrnej Górze na generała, Paul Bis, urodzony w 1873. Proszę Państwa, to ile lat miał? Prawie 70? 68. Podobnie weteran I wojny światowej, podobnie, że tak powiem, człowiek niezdrowy. Mamy dokumentację medyczną, możemy to wszystko sobie odtwarzać. Mamy bardzo małą relację o tym człowieku.
Stosunek komendanta obozu do jeńców był nieprzychylny. Proszę Państwa, cokolwiek to znaczy. Generał Pis i Trzeciak odznaczali się szczególną złośliwością w stosunku do nas, polskich oficerów. Podkreślam, to naprawdę są rzadkie opinie, bo o tym oficerze mamy dość mało wspomnień. No i ostatni, proszę Państwa, ten ze schyłkowego okresu, podpułkownik Groszkę. Ja pozwolę sobie przeczytać, może za dużo tego czytania, ale myślę, że to ważne. W momencie, kiedy już żegna się z polskimi oficerami w czerwcu 1941 roku, mówi do nich mniej więcej tak. Życzę nam szybkiego powrotu do wolnej ojczyzny. Jak on sobie tę wolność wyobrażał, trudno powiedzieć, czy prawdziwą, czy taką niemiecką w guberni. W każdym razie był to także stary pruski oficer, więc może zdawał sobie sprawę z czynów szalonego wodza. Koźniewski pisze, przyzwoity człowiek. Stasiak pisze, wymagający i rygorystyczny oficer, ale bez inklinacji do szykan i złośliwości. No i najciekawsza ostatnio znaleziona opinia Rutkowskiego. Był to stary oficer pruski, przyzwoity w formach i nie najgorszy człowiek. Kiedy wyjeżdżaliśmy, uważał nawet za stosowne pożegnać nas krótkim przemówieniem, w którym nadmienił, jestem przekonany, że stanowicie grupę najlepszych z polskiego punktu widzenia oficerów. Proszę zobaczyć, o pierwszym mamy bardzo pozytywną opinię, o ostatnim mamy raczej pozytywną opinię, o trzecim dwie krótkie, niejasne w sumie opinie, ale negatywne. No i oczywiście ten Cerboni, który jest główną osią z narracji o złych komendantach o flagu 8B. Proszę Państwa, znamy dość dobrze życiorysy dwóch, tych środkowych, tych złych. I można powiedzieć, że to są osoby zupełnie przypadkowe. Cerboni trafia do Srebrnej Góry praktycznie natychmiast po przywróceniu do służby, po długich latach niesłużenia w armii pruskiej, przy niemieckiej. PiS praktycznie tego samego dnia dostaje wezwanie, stawia się w Srebrnej Górze. Są ludzie nieprzygotowani, wcześniej nie pełniący takich funkcji. Oni są właściwie nominantami tylko, żeby za ten obóz odpowiadać. No i przechodzimy może do tego głównego pytania. Czy oflag 8B w Srebrnej Górze był obozem specjalnym, czyli Sonderlager, obozem karnym, czyli Straflager? Powtórzę to jeszcze raz. Nie mamy ani jednego niemieckiego śladu, że był to obóz inny niż pozostały. Za to w każdej polskiej relacji, każdy polski oficer, który pisze o flagu 8B, zaznacza, że był to obóz karny i specjalny. I teraz pytanie, czy im uwierzymy. Ja jestem historykiem. Dopóki nie znajdę źródeł, mówię, że nie wiem. W tym wypadku, powiedzmy, byłem dość sceptyczny, już Państwu o tym powiedziałem, że no w sumie ciągle się mówi ten karny, specjalny, ale jak się czyta zeznania, to nie jest aż tak dramatycznie, jakby nam się to mogło wydawać. Ale po długim namyśle stwierdzam, że to był karny, czy też specjalny lager, tylko że my źle rozumiemy to określenie. Od samego początku źle rozumiemy, co to znaczy. Proszę Państwa, chyba w ogóle wypadałoby zacząć od konwencji genewskiej z 1929, konwencji, która układa w ogóle kwestię stosunku do jeńców wojennych. W artykule 48 jest zapis. Jeńcy wojenni ukarani za usiłowanie ucieczki mogą podlegać dozorowi specjalnemu, który jednak nie będzie mógł znieść żadnych przywilejów przyznanych jeńcom niniejszą konwencją. Proszę Państwa, ja mam świadomość, że Niemcy nie zawsze i nie w pełni wykonywali to, co było zapisane w konwencji genewskiej. Ale to też nie jest tak, że oni w stosunku do polskich oficerów łamali tą konwencję notorycznie i na każdym kroku. Tych wypadków łamania możemy wskazać szereg, ale to są bardziej, przynajmniej w tym okresie, o którym mówimy, incydenty niż stała, notoryczna polityka nieliczenia się z konwencją genewską. Zwracam uwagę na to, podlegać dozorowi specjalnemu. Znowu, co to znaczy, prawda? Może w ogóle w tym haśle, w paragrafie 48, tkwi w ogóle zrozumienie hasła Straflager, czy też Sonderlager.
ukarani za usiłowanie ucieczki mogą podlegać dozorowi specjalnemu. Kto trafił do Srebrnej Góry? No najpiękniejszy w sumie opis tego, kto trafił do Srebrnej Góry, zostawił Jędrzej Giertych. I tu pozwolę sobie to przeczytać, bo to jest klucz. Oblicze naszej gromadki było dość niejednolite. Znalazło się między nami wielu wyższych oficerów, których niemieckie władze posądzały o to, że są w danym obozie duszą patriotycznego oporu. Siedziała też garść oficerów rezerwy, którzy należeli do polskiej elity intelektualnej, a Niemcy byli wobec nich nieufni za to, że urządzali odczyty, urządzali akcję religijną. Było też kilku ludzi, którym groziły śledztwa lub procesy. Poza tym w forcie znalazł się też spory zastęp oficerów polskiego wywiadu, no i garstka warchołów, którzy narazili się niemieckim władzom w ten sam sposób, w który wcześniej czy później naraziliby się również polskim władzom. Była wreszcie grupa niedoszłych zbiegów, która stopniowo rosła i z biegiem czasu zaczynała w forcie coraz bardziej nadawać ton. Proszę Państwa, czy kto siedzi w oflagu 8B? To jest na pewno grupa niejednolita. To nie są sami ucieczkowicze, jak ich nazywano turyści. Tych będzie przybywało. Są też oficerowie, którzy są postrzegani przez władze niemieckie jako ten element fermentu w dotychczasowych obozach niemieckich. Proszę Państwa, nawet jeżeli wspomnimy, założymy, że w Srebrnej Górze w jednym momencie przebywa około 200 oficerów, to proszę zobaczyć, że są obozy, oflagi w Niemczech, które mają 6600 polskich oficerów. Niemcy ewidentnie odsiewają jednostki, które stanowią zagrożenie dla spokoju, ich rozumienia oczywiście, w obozach większych, odsyłają ich do mniejszej Srebrnej Góry, traktując ich jako element niechciany, niepożyteczny, w cudzysłowie oczywiście. Proszę Państwa, ci ucieczkowicze, dlatego jeszcze będziemy sobie wracać, bo nie mam dużo czasu. W każdej praktycznej relacji, jak powiedziałem, polscy oficerowie spełniają obóz ten, oflag 8B, przeznaczony był dla karniaków. Więc Niemcy również nas za takich mieli. Jan Gerstel w swojej relacji angielskojęzycznej, bardzo ciekawej, to jest ten, może inaczej, to jest jeden z tych, którzy uciekli skutecznie i się nie dało ich złapać ze Srebrnej Góry. W swojej relacji pisze o tym, jak przybywa do Srebrnej Góry, wysiada z pociągu, przyjmuje go eskorta żołnierzy niemieckich, którzy oświadczają mu, że zostali osadzeni w Straflager, obozie karnym. Proszę zobaczyć, to nie jest tylko, że my sądzimy, że jesteśmy w karnym obozie. To jest relacja, w której mamy takiego odwróconej sytuacji. To polski oficer dowiaduje się, że Niemcy mówią, że jest w karnym obozie. To jest istotne. Pamiętajmy jeszcze o tym, co mówił Giertych, jeden z przywołanych już fragmentów, kiedy on założył, że będzie odizolowany, że będzie na specjalnych prawach. To Niemcy mu to mówią. Czyli można powiedzieć, że nawet jeżeli nie mamy niemieckich źródeł, to pośrednio możemy odtwarzać to, że przynajmniej niemiecka załoga uważała, że ma do czynienia z karnym obozem, ze specjalnymi jeńcami. No i proszę Państwa, żeby nie było wątpliwości, można by zastanowić się, czy karnym był na przykład to Spitzberg, Hohenstein, na przykład Fabik, nie. Praktycznie ze Spitzbergu, z Hohensteina i z Fabik mamy wspomnienie, że ten obóz cały czas i we wszystkich lagrach był traktowany, uważany za obóz karny. Tu może ostatnio tylko relacja Tadeusza Jasickiego, który pisze o tym już w ostatnim momencie, z czerwca 1941 roku. Kilka dni po wybuchu tej wojny, wojny niemiecko-radzieckiej, odczytano nam, że wielki wódz w swojej dobroci ułaskawił nas i pojedziemy na drugi dzień do normalnego oflagu. Właściwie woleliśmy karny obóz, bo nas było mało, ludzie dobrani, jakoś lepiej się żyło. Po pierwsze, zwracam uwagę, że ta nić, że jest to obóz karny, trwa do końca. Dwa, że jakkolwiek polscy oficerowie narzekają, to są też tacy polscy oficerowie, to wcale nie jeden, którzy mówią, że nie było tak źle. Ten na przykład mówi wręcz, że w sumie to mu odpowiadało. Taki elitarny obóz. Proszę Państwa, to było naprawdę bardzo ciekawe zgrupowanie polskich oficerów. Bardzo dużą część, około połowy stanowili tzw. porucznicy, większość rezerwy, a więc to była polska inteligencja. Wśród nich na przykład Giertych. Kim był Giertych, Jędrzej?
Na przykład to jest jeden z przywódców NDC Polski. Dodajmy do tego kilku wyższych rangą, generałów, majorów, pułkowników. To jest naprawdę kwiat polskiej armii. Może kilka jednostek, o których piszą polscy oficerowie, nie do końca pasowało do tego obrazu, ale zasadniczo to była bardzo ciekawa grupa osób elitarna. Postawiłem sobie takie pytanie. Skoro większość jeńców uważa, że to był obóz karny i że byli źle traktowani, to postanowiłem wyodrębnić kilka tak jakby dowodów na to, że obóz był taki specjalny. Na co zwracam uwagę? Praktycznie w każdej relacji zwraca się uwagę na wilgoć. Pobyt w tym obozie był dla mnie ciężki ze względu na warunki mieszkalne. Ogromna wilgoć, piętrowe prycze, ciasnota, ciemność w kazamatach. Dalej. Panowała tam odwieczna wilgoć, tak, że w wielu miejscach potworzyły się u góry małe stalaktyty. 3. Stałe zawilgocenie, krople wody spływające ze ścian sufitu. No i Eugeniusz Schubert, piszący o Hohensteinie. To jest obiekt rzeczywiście nieco gorzej zagospodarowany. Ubrania w miejscach przepoconych, czyściliśmy nożem z pleśni, która występowała po każdej nocy. Wilgoć to jest coś, na co praktycznie każdy oficer, który szerzej wypowiada się o flagu 8B, zwraca uwagę. Pytanie, czy można powiedzieć, że ta wilgoć jest celowa? To znaczy, że Niemcy kierując do Srebrnej Góry polskich oficerów założyli, że będą oni siedzieli, jak to polscy oficerowie piszą, w bunkrach, w lochach, w kazamatach. Ja do tego jeszcze wrócę. Co jeszcze nurtuje polskich oficerów? Ciasnota. Przykrą stroną pobytu w forcie była prawdziwa więzienna ciasnota. Albo inny. Ponieważ ciągle przybywało nowych uciekinierów, bo chęć wolności wzrasta na wiosnę, nasz obóz rozdzielono i jedną część przeniesiono jako zalążek drugiego obozu. To jest to odwołanie do przeniesienia w kwietniu 1940 20 albo 21 oficerów na Hohenstein. Proszę zwrócić uwagę, ciasnota. A czy ona jest zamierzona? Czy możemy powiedzieć, że ona jest zamierzona? Nie mamy takiej możliwości, żeby to udowodnić, że ona jest zamierzona. W tej relacji na dole widzimy, że ciasno się zaczyna robić w momencie, kiedy jest wiosna, kiedy coraz częściej przywozi się do Srebrnej Góry tych, którzy próbują uciekać z innych obozów. Czyli ciasnota być może nie jest zamierzona, a widzą, że jest ciasno, próbuje się też przenosić oficerów do sąsiedniego lagru, który w tym momencie został opróżniony z innych tam przyczyn. Proszę Państwa, ciasno.